Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Prezydium Sejmu przedstawić uzasadnienie kandydatów dwóch panów profesorów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszym z panów jest pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Krzysztof Ślepzak, urodzony 12 stycznia 1975 roku w Szczecinie. Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji tego Uniwersytetu, dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, specjalista w zakresie prawa pracy, prawa socjalnego, polityki społecznej oraz prawa Unii Europejskiej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego w Jadwina we Frankfurcie nad Odrą. Za pracę magisterską otrzymał nagrodę w konkursie imienia Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie. Z kolei na Uniwersytecie w Jadwinie uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa niemieckiego. W swojej działalności naukowej podejmował zagadnienia ważne społecznie, zarówno z punktu widzenia praw obywateli, jak i obowiązków państwa oraz finansów publicznych. Jednym z głównych przedmiotów zainteresowań była problematyka dotycząca zabezpieczenia społecznego pracowników. Pracę doktorską poświęcił wprowadzonemu w 1999 roku nowemu systemowi emerytalnemu. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Z kolei w rozprawie habilitacyjnych podjął próbę odpowiedzi na pytanie o obowiązywanie i normatywną treść zasady ochrony praw nabytych w zakresie odnoszącym się do uprawnień emerytalnych wynikających z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych pracowników. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w roku 2010, a za monografię habilitacyjną otrzymał nagrody. W 2013 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza i od 1 października ubiegłego roku kieruje Zakładem Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji tego Uniwersytetu. Zagadnieniom zmian prawa, rozstrzygnięć intertemporalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i prawa pracy pan profesor Ślepzak poświęcał uwagę w licznych opracowaniach naukowych. Przygotowywał również opinie prawne na rzecz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie został powołany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego jako biegły w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał. Jest specjalistą z zakresu prawa europejskiego, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, w tym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. W tej dziedzinie, jak również w szerszym aspekcie dotyczącym prawa ubezpieczeń społecznych, profesor Ślepzak jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów sądów powszechnych. Niezależnie od wskazanej wyżej działalności naukowej, na uwagę zasługuje doświadczenie zawodowe pana profesora Ślepzaka. W 2004 roku rozpoczął pracę w Sądzie Najwyższym, początkowo jako asystent sędziego, później asystent specjalista, członek Biura Studiów i Analiz. W 2006 roku został przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołany na stanowisko dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W ramach pełnionych obowiązków kieruje biurem, które wykonuje zadania związane z pełnieniem przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy funkcji związanych z pieczą nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. W Biurze Studiów i Analiz pan profesor kieruje również pracami związanymi z przygotowaniem opracowań naukowych. Pan profesor Krzysztof Ślepzak jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej i społecznej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełnienia przez kandydata obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Drugi pan profesor zgłoszony jako kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Jakubecki, urodził się 22 lutego 1958 roku w Przemyślu. Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1980-82 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1989, w 2001 stopień doktora habilitowanego, a w 2003 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 2013 roku uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Pracę w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie rozpoczął w październiku 1980 roku. W latach 1980-83 pracował w Katedrze Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego, następnie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Pracował na stanowisku asystenta i starszego asystenta, a od października 1989 roku do 2003 na stanowisku adiunkta. Od 1 lipca 2003 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2014 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jako asystent odbył staż naukowy w Uniwersytecie Warszawskim, a jako adiunkt Università degli Studi w Mediolanie w ramach stypendium Tempus. Przedmiotem badań naukowych profesora Andrzeja Jakubeckiego są głównie dwie płaszczyzny badawcze, a mianowicie postępowanie cywilne oraz prawo upadłościowe. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami prawa handlowego. Dorobek naukowy pana profesora obejmuje ponad 100 pozycji, w tym 5 monografii, 4 komentarze, rozprawy, artykuły, glosy i inne opracowania. W swoim dorobku pan profesor ma również publikacje w języku angielskim oraz redakcje naukowej. W 2002 roku został powołany do składu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, której członkiem jest już trzecią kadencję. W ramach komisji bierze udział w pracach licznych zespołów przygotowujących projekty nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy o postępowaniu grupowym, prawa upadłościowego, naprawczego i innych. Obecnie jest przewodniczącym jednego z zespołów przygotowujących projekt nowego Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury, ponadto jako wykładowca regularnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy czy syndyków. Prowadzi też zajęcia z aplikantami adwokackimi i radcowskimi. Funkcje pełnione przez pana profesora oraz inne pola aktywności. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS-u. W latach 2005-12 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS do spraw współpracy z zagranicą i był dwie kadencje. W latach 2005-08 był członkiem Senatu UMCS, był i jest nadal członkiem Komisji Senackiej, a także członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Był także członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Dyscyplinarnej. W związku z powyższym profesor Andrzej Jakubecki jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat w toku swej działalności zawodowej i społecznej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej, nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania przez kandydata obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym nadmienić, że obydwaj panowie uzyskali pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani marszałek.